Witam się z Wami bardzo serdecznie. Dzisiaj przedstawię Wam hol zakupowy z Rossmana i Zakrzyn. A więc tak, z Zakrzyn wzięłam sobie taką fajną zawieszkę, koliberek, za 5 zł. Zobaczcie. O, teraz dobrze, ładnie widać. I takie fajne dwa świąteczne kubeczki. One były za 14? Tak, za 14 niecałe złoty. Zobaczcie, jakie ładne, świąteczne. Jeden będzie mój, drugi męża. Zobaczcie, jakie piękne. Kto mnie ogląda, to wie, że kubeczki to uwielbiam. W Rossmanie wzięłam taką kostkę do mycia. Tu wzięłam jeszcze takiego fajnego duszka. On gra, znaczy świeci. Zobaczcie. O. Zmienia kolory. Też za 5 zł, niecałe. Piesek tu jest ze mną. Towarzyszy. Tak? Impuś. Zobaczcie. Ładny blask oddaje. Też 5 zł taka dekoracja halloweenowa. W Rossmanie wzięłam jeszcze taki soczek. Bio. On też niedrogi był. Taki soczek. Tutaj wzięłam taki krem. Krem do depilacji. Też jest bardzo dobry. Tu wzięłam jeszcze jedną taką kostkę. One są takie fajne, musujące. To dla Dominisia wzięłam dwie. Mąż sobie wziął taki żel z Isana. Te Zisana żele, to powiem Wam, że są fajne. Naprawdę takie odświeżające i niedrogie. Tu jeszcze wzięłam taki żel. Zobaczcie. Owoce leśne. Też Zisana. Wiecie, jak fajnie pachnie tymi owocami takimi leśnymi. I też bodajże 5 zł taki żel. Dawno powinnam, nie byłam w Rossmanie. I tutaj wzięłam mydełko w płynie. Tak samo z tej samej serii Zisana. Zobaczcie. Tak samo i ten żel. To takie dwa kosmetyki. I tu jeszcze jeden. Wzięłam łagodny krem do depilacji. A więc takie dwa. Powiem Wam, że ten używałam. I wiem, że się sprawdza. A ten wzięłam sobie przetestować. Właśnie zobaczymy, jak on będzie działać. No i za zakupki zapłaciłam 59 zł i 70 groszy. Napiszcie mi, że taki haul zakupowy niewielki Wam się podoba. Dziękuję Wam też serdecznie za oglądanie. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.